Disco Karol zrzuci 83 widzo. Dzięki Disco Karol, ej! Karol, ja ci robię randkę z jakąś dupką fajną, co ty na to na czacie i musisz zrealizować dziewczynę jakąś. No dawaj, dobra. To poczekaj. Mój ziomek ma urodziny i chce mu zrobić prezent w postaci rozmowy z tobą na kamerkach na DC, żeby poćwiczył sobie trochę chłopak Riz, bo ostatnio z nim dziewczyna zerwała i chodzi podłamany. O! Szykuj garniak, kurwa, Disco Karol! Dobra, ja wchodzę na kanał, randka. Ocenka w ciku, to się dopnę. Dobra. Dawaj, zgrywaj takiego, że pierwszy raz gadasz z dziewczyną. Ale nie tak cringe'owo, tylko tak... Nie, gadaj normalnie. No ja pierwszy raz gadam z dziewczyną, więc to... Nie będę... I gadania, jebania... Hej, wariatko! Dobry. No cześć, Julia, to ja właśnie tam pisałem do ciebie, słuchaj. Pogadaj sobie z Karolem, a ja po prostu się mutuję, tam nie będę wam przeszkadzał. Jeszcze mam wow, ja nawet nie wiedziałem z kim rozmawiam, hej, cześć! Kurczę, pieczone! Jaka ładna dziewczyna, kurwa! Wiesz co, taki mam styl, tak się zazwyczaj ubieram, tak chodzę na co dzień, jakby... Jak ona money, jest ładna! Kurczę, bardzo ładne masz słuchaweczki różowe. Co to za słuchawki? On się zestresował. Boże, pasują ci do oczu, naprawdę, pięknie wyglądasz. Słuchaj, bo ja nie wiem, czy wiesz, mam dzisiaj urodziny. Nie wiem, czy ci pisał Wiktor. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Fajny prezent ci zrobił. A, bardzo fajny. Jestem bardzo zadowolony, naprawdę. Jestem wręcz w niebo wzięty, można powiedzieć. No i co tam u ciebie, co tam dzisiaj robiłaś? Dzisiaj jakoś... Ale ona ciężka do gadki, Zajęcia miałam. Ciężka do gadki. A do szkoły chodzisz, czy studia może? Studia, okej, okay. No ja też. Pierwszy rok, może nie wyglądam, trochę wyglądam... Pierwszy rok! No, dobrze mu wygląda. No, pewnie się śmiejesz i myślisz, że cię fuja robię, ale serio. O rok wcześniej poszedłem, wiesz? 17 lat miałem, to pisałem maturę. Dobrze, smacznego. Dzięki, właśnie pierożki sobie jem. Pierożki sobie, lubię pierożki bardzo z serem. No i, a ty co studiujesz? Pielęgniarstwo. Medyczka, można powiedzieć. Jak to się mówi, nie wiem, czy wiesz, co w ogóle, co to jest GTRP? Kojarzysz w ogóle Twitcha? Co za debil. Miałem taką kiedyś sytuację. No możesz się śmiać, ale staram się od tego odbić, że tak to imię. Ja też się śmieję z tego, bo kiedyś byłem troszeczkę dziwny, ale zakochałem się w postaci z RP, rozumiesz to? Normalnie miałem takie coś, że widziałem taką jedną dziewczynę z GTRP, patrzy i wiesz, to nie było jakby nie chodziło mi o dziewczynę, która siedziała za monitorem, tak? To chodziło o samą postać, pikselową postać. Z biegiem czasu stwierdzam, że to było dziwne, ale jak oglądałem, to przyznam szczerze, że miałem różne fantazje i tak dalej. Teraz raczej zdarza mi się... No dobra, to zdarzało mi się, jak byłem też młodszy, to nie wiem, czy wiesz, co jest Fortnite? Wiesz, gierkę? Wiem. Wiesz. No to też taką grałem w taką gierkę Fortnite, to też tam miałem, że tak to miałem swoje miłości, ale wyrosłem z tego, już jestem normalny. No a ty tam, w jakiej ale grasz? Dobrze, bo ale leci! Jesteś takim troszeczkę Egil, tak? Dobrze zgadłem? Nie wiem, lubię grać w gry... Okay, ale w Ligę gram, Valoranta. Fortnite'a grałam może 5 lat temu ostatnio. To jest taki debil! Okej. Czyli teraz Valoranta grasz, tak? No, może. Ja mam takiego kolegę, który grał na LANach, wiesz? W Valoranta. Bardzo dobry ziomek. Ja bardziej for fun gram. For fun, a jaką masz rangę? Właśnie brązika teraz, ale to też... No,
Aaaa, to chujowo. Nie no, ja najwyżej to miałem jakąś platynę, platynę 2, ale też grałem raczej casualowo gram, bo na co dzień zajmuję się, no, ogólnie nie korzystam za bardzo z komputera, mam taki setupik, mam 3 klawiatury, flex, ale, ale, ale nie korzystam dużo z komputera. To jest taki debil. Staram się jednak odchodzić od tego, zajmuję się raczej rzeczami takimi jak, no nie wiem, no ostatnio, no, influencer management. Staram się próbować nowych rzeczy, cały czas poznawać ludzi, tak jak teraz na przykład. I raczej staram się no, różne pasje rozwijać. Ostatnio hobby horsing uprawiam. Nie wiem, czy kojarzysz? Co, kurwa? Kojarzę. Kojarzysz hobby horsing? Ale chujowo, ale ona nic nie gada. Nie uśmiecham się, każdy lubi co chce. Okay. Nie rozumiem tego, ale nie oceniam. A... Ważne, że ktoś... No ale czego ty nie rozumiesz? Czekaj, czego tutaj nie rozumiesz? Hobby horsing. Sport jak sport. Niedługo myślę, że będzie na olimpiadzie. Jakby ja bym brał na poważnie ten sport. Naprawdę. Nie uważasz, że to jest jakby przyszłość? Można powiedzieć, że konie już odejdą. Konie moim zdaniem nie powinny być męczone. Bo to ja za te konie to jest męczenie konia. Konie powinny sobie biegać same bez pomocy człowieka, więc uważam, że hobby horsing jest dobrym rozwiązaniem na to. Co o tym myślisz? Ważne, że jest ruch. Tak, no to najważniejsze. To najważniejsze, jednak jeśli chodzi o skakanie i tak dalej, mam nogi wyrobione mocno od tego. Wow. No, dzięki. Troszeczkę skaczę, to nie jest też takie łatwe, No to podziwiam w takim razie. A, dziękuję bardzo. A ty masz jakieś swoje hobby może? Grałam na fortepianie, ale no, wyprowadziłam się i tu nie mam na czym grać. A, kurwa. Okej. A gdzie, w jakim mieście w ogóle mieszkasz, o ile mogę zapytać? W Białymstoku. Białystok, piękne miasto, byłem tam kiedyś na pamiętam. Ale on ma gadane w chuj! Przy takim napisie I love Białystok. To byłem, no jest. Jest taki, nie? Jest. Tak. No. Dużo podróżuję ogólnie. A gdzie jeszcze byłeś? No, też. Gdzie mnie nie było? Ostatnio miałem taką wycieczkę, Toronto, cały wschodni brzeg Stanów Zjednoczonych, Toronto, Boston, znaczy to Toronto to jest w ogóle w Kanadzie, ogólnie rozszerzam geografię, znaczy no, rozszerzałem. Taka ciekawostka. Ale się zajebał, ale się zajebał. Byłem też w Bostonie, byłem w Nowym Jorku. Ale jest mocny chuj, no. W paru innych miejscach jeszcze tam, coś tam sobie zwiedziłem, tak? No ja ogólnie jestem z okolicy Łodzi. Ze Zduńskiej Woli. Byłaś może kiedyś ze Zduńskiej Woli? Nie byłam tam, ja chyba... Tak on woli, on tam cały jest, czas nawija! Grasz na pianinie. On nie popija nawet. Do ciebie to idealnie pasowało. Ale to byłaś może... kiedyś? Może parę lat. Jak on się patrzy. Chorwacji, okej. Okay. A kąpałaś się w morzu ciepłym, przeźroczystym? Tak, razem z moim psem do tego. Z psem? A jak się bawi? Killer! Okej, ja też mam dużo ze wspólnego z psami, powiem ci. Zaszczekaj. Lubię psy. Poczekaj. Sorry, jakieś psy mi szczekają pod oknem. Co kurwa? Dobrze. Co? Straszyłeś się już. A jakie miałeś w końcu pytanie, bo ci przerwałem. No gadaj o sobie! Tylko, że jestem, wiesz, zestresowana, bo nie robię wideo rozmów normalnie. A, okej, okay, luz. Ja na przykład... Wyjątkowo. Naprawdę? Wyjątkowo się mogę czuć? Tak. Bardzo mi miło. Piszcie, żeby rozpiął jeden guzik. To. I niech mówi normalnie, rozluzuj się tego, tutaj nie ma spiny żadnej, po prostu ja chciałem powiedzieć. Że aż mi się gorąco ogólnie zrobiło od tej rozmowy. Całą koszulę niech rozepnie. Naprawdę, aż mi duszno. Albo tak... Dobra, nie. Sorry, muszę całą koszulę jest teraz. Nie... Masz jeszcze jakiś temat, bo... Opowiedz mi coś o sobie. Nie wiem, o co cię zapytam. Może rzucisz ty jakiś temat? Ja coś dopowiem. Piękne masz. Też mam pustkę, zobaczyłam sobie, dziękuję.
Często to słyszę. No dobra, w ogóle ja nie wiem, jak ty masz na imię, opowiedz mi coś o sobie. Julia, mam 20 lat. Ile 20 lat, okej, okej. Także jestem starsza. I tyle, i chuj! Starsza, ale... Lubisz starsze czy młodsze dziewczyny? Dla ciebie polubiłbym starszy. Treat me like what is, don't get me dirty. To zależy, no to wiadomo, że nie można przesadzać, tak? Wiadomo, bo jednak jest jakiś limit, jest jakby limit. No raczej poniżej 13 się nie zniżą. 14 już, co opierdoli? No. Co? Co? Już trochę do ocenienia. W jaki sposób, o co chodzi? No wiesz, nielegalny to jest trochę w Polsce, więc 14 lat. Nielegalny jest seks, ale nie związek. No ale przepraszam bardzo, że ktoś powiedział o stosunku seksualnym? No właśnie! Nic takiego nie powiedział, ale samo spotykanie, że wolisz takie, to... Dobrze, ale to moje zdanie, to jest tylko moje zdanie, także wiesz. Takie jest to moje zdanie, ja mogę mieć zupełnie inne. Dobrze, nie bronię ci. Dopóki nic złego nikomu nie robisz. A od kiedy już jesteś na studiach w ogóle? Jak długi czas? Drugi rok teraz robię. Już drugi rok, okej. A w Białymstoku mieszkałaś od zawsze, czy przeprowadziłaś się, nie wiem, z mniejszej wioski? Z mniejszej wioski. Białystok wybrałaś dlatego, że miałaś blisko po prostu, tak? Tak, jakby czy miałam blisko, nie miałam do końca blisko, ale spodobało mi się. Naprawdę spodobał ci się Białystok? Bo Warszawa jest dla mnie za daleko. Patrzcie na tego debilarii, nie? Nie mogę. No, ale na miasto Poznań? Za daleko. A Łódź? Jakoś nie chciałam, jakoś tutaj stwierdziłam, że to jest to. Peskitu, pokaż medale! Chciałeś mi pokazać ciekawości, ja ci oczywiście mój pokój pokażę. Po prostu, tutaj mam takie kojo. Niech mi śpię na podłogę. Kojo, kurwa, mam i chuj! Duży masz pokój? O, palisz, jaki liquid? Czarna porzeczka, coś takiego. A jaka moc? 12 to jest akurat, że chciałam. A uprawiałeś kiedyś sport? Nie. Ja się pochwalę, dobrze? Wezmę parę, tak. Pierwszy z turnieju piłki nożnej. To jest z turnieju ogólnopolskiego. Wygrałem całą tam ligę. Proszę bardzo. No i tutaj teraz się pochwalę, taka jakby moja. Nie to, że drużynowa, tylko własna. Indywidualna, debilu. Swoje jakby osiągnięcie, tak? Tutaj mam dwa takie. Ja się nie znam i nie wiem co to. Jest to największe wyróżnienie w piłce nożnej juniorów. No ja wtedy miałem 13 lat. No jak temu to było? I za bycie najlepszym bramkarzem dwóch turniejów ogólnopolskich. Czyli ty nie uprawiałeś nigdy sportu? On jest twój bossem, ale kurwa ona nic nie gada, nie? No ja właśnie trzeba znaleźć taką, co będzie taka mega pewna siebie. Będzie chciała dominować. Inną rzeczą jest ASG. Gram w gierki ASG. Nie wiem, czy widziałaś kiedyś takie coś? Repliki ASG, którą gra się oczywiście na wyznaczonych obiektach. Nie widziałaś? Nie. A on teraz fiuta wyjmuje. 9mm, Beretta, magazynek metalowy. Przeskakuje. Ale to jest nic, bo teraz pomyślałeś sobie, tam ma pistolecik mały, nie? Nie? No. No teraz ci pokażę moją drugą broń. Także oczywiście na gierki. Jest zabezpieczona w odpowiedni sposób. Jest to w 100% ASG. Tu jest na akumulator miejsce. W ogóle słyszałaś kiedyś o takim czymś jak ASG? Oczywiście będę celował w dół, bo celuję się bronią w dół. Słyszałaś kiedyś? Pa. Widziałaś kiedyś jakieś filmiki na przykład? Nigdy żadnych. A na przykład ogólnie teraz się przestawiłem. Przestawiłem się ze sportu piłki nożnej na sztuki walki. Nie wiem, czy słyszałaś nowej nutki. Jan Klosi, nazywa się Cringe'owy Love Song i tam jest właśnie przez ciebie stał się seksowny shadowboxing, więc ja ci zaprezentuję. Ja pierdolę, nie no kurwa masz. To jeszcze. Ty jeszcze obrotowy? Podobało ci się to? Było to dla ciebie troszeczkę sexy? Tak, cudownie piękne. Yo! Bardzo mi. Wolisz bardziej mężczyzn takich muskularnych, wielkich chłopów? Czy raczej wolisz, jak jest taki wysoki, chudszy, kolczyk w uchu? No ładnie. Kolczyk mnie zaskoczył.
nie wymagam dużo. Kolczyk, fuchu. Brunetci, blondyni? Nie wiem, trochę blondyni może. Sama okay. się staram na blond. Ale bardzo, bardzo ładnie, pasuje ci, pasuje. Uważam, że dobra. Dziękuję, staram się. Staram się bardzo wyglądać dobrze, by inwestować w siebie. Ja też na przykład. A co uważasz o, co myślisz o mężczyznach, którzy bardzo dbają o swoje paznokcie? To dobrze, też ładne, zadbane dłonie są fajne. Mogą być. Dobrze. Okay, super. Ej, nie, dobra, ja już tej koszuli nie dobrze, wyszyłam. Dobrze, dobrze, ja dobra, zaczyna się. Taka ciekawostka, to jest koszula z takiego materiału, że nawet jak się pogniecie, to nie widać, bo ona ma takie wypustki. A na przykład ocena mojej formy, moich mięśni, troszeczkę ćwiczę ostatnio. Tutaj triceps. Zbudowane? Szczerze, od 1 do 10. Piątkę ze starania, że się zacząłeś. Rozumiem ten lekki hejt, rozumiem, ale jestem bardzo wysoki, mam 1,94 wzrostu. Motywację. Czyli mamy jeszcze 10 minut. Tak jak ty jesteś 10 na 10. Wow. Co jeszcze, o czym jeszcze możemy pogadać, bo ja oczywiście ten czas chciałbym jak najbardziej... W ratio. Takie pytanie mam. Na przykład, ile uważasz, że chłopak powinien zarabiać, żeby było dla ciebie odpowiednio? Jakby ja nie patrzę na zarobek, bo raczej sama chcę się utrzymać. I najwyżej, żeby nie było mi głupio, że jak gdzieś wyjdziemy, to nie możemy sobie na coś pozwolić. W. To masz jakąś taką kwotę, która wydaje ci się, że byłaby okej? Raczej no myślę, że tak z 25 tysięcy to jest mi. To, że będzie próbował coś robić. Jest szóstkę. Starał. Fajne i dobrze, że dobrze gada, W. Ja mam takiego kolegę, Wiktor się nazywa. On właśnie jest blondynem, tak jak ci podoba. Zarobas, straszny zarobas, więc na pewno na wyjścia nawet on by ci mógł postawić. Wydaje mi się, że jesteś w jego typie. No ale to znowu pewnie by było na odległość, no raczej nie jest z Białegostoku. Nie no, jest z Białegostoku właśnie. No cześć, co tam, jak tam wam idzie? A dobrze, 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 Wiktor. To super, fajnie. Jak tam Julka się gada z Karolem? Bardzo dał mnie, bardzo miły chłopak. Tak? To cieszę się, że wam się tak miło gada, nie? Ale nie, tylko chciałem się zapytać po prostu, czy jest wszystko git? Jest git. Tak, to super. Cieszę się Julka, że wszystko jest w porządku, że z Karolkiem się fajnie gada. I mam nadzieję, Karol, że ci się podobał taki prezencik na moje rodziny. Ale jeszcze gadacie, tak? Nie, już kończymy właśnie. A, kończycie gadać, okej. Okay. No dobra, no szkoda. Kończymy, no. No dobra, dobra, no to tylko chciałem się zapytać, no nie przeszkadzam wam. Elo. Papa. Jak to kurwa poszedł? Wkurwiam ją czasami. Już raz miałem taką sytuację, że gadałem z dziewczyną, on podchodzi i normalnie zaczyna do niej gadać, jakby mnie nie było, normalnie mnie olał. Czułem się, jakbym na mnie splunął. W barze, kurwo. Nigdy z tobą w barze nie byłem. Mega wkurwiający gość. Kupił ci fajny prezent, no. Nie możesz narzekać. Nie wiem, czy mogłem sobie lepszy wymarzyć. Pa, dobrze. To chyba ostatnie pytanie, tak? Wypadałoby jakieś zadać. A jak byś mnie oceniła? Może ja zanim, bo widziałaś mnie tylko tak przed komputera. Sigma, przystojniak. Sigma. Ocenka? Jestem. Szósteczka. Bo wiesz, nad czym masz pracować. Tak, wiem. Czyli to było ostatnie pytanie, tak? Musimy się już rozstać. Dziewiątka. Już. Czy jeszcze mam chwilę? No zależy, czy chcesz coś, nie wiem, jeszcze dodać. Dobra, zapytam cię wprost. To może być troszeczkę prosto z mostu. Jakbyśmy się spotkali, tak? Hipotetyczna sytuacja, spotkamy się, hej, cześć. Dałabyś? Nie. Okej. Ale cringe! O kurwa!